Buongiorno, buongiorno, witamy we Włoszech. Witamy w Bari. O Boże, jak ja wyglądam, nie pokazuje się. Tak, nasza podróż rozpoczęła się fatalnie, ponieważ nie chcieli nam dać samochodu. Nie, prawda jest taka, że nie doczytałem dokładnie umowy. No, właśnie, tu robi niespodzianki. O Jezu, nie, ja wyglądam tak strasznie, że w ogóle wyłączam to. Tak się wygląda, jak się śpi 2 godziny. Samolot ja w zasadzie. Ale uznałam, że jak naprawdę, jak ja pójdę spać, to ja nie wstanę. Ja ledwo z samolotu w ogóle wyszłam, tylko dlatego, że kazali już mi pasy zapiąć na lądowanie. Tak bym się nie obudziła. Nawet promocje kosmetyczne przegapiłam, no to... Włoskie rapsy? Nie, bo zaraz mi film zablokują, bo prawa autorskie wyłączam to. Jak tu wejść? Nie na ciebie. Mówiłam, że 14 to moja liczba. To nie jest przypadek. Wszystko jest 14 w moim życiu. Urodziłam się 14, wszystkie ważne rzeczy w moim życiu działy się 14. A, nawet mój bilet nad morze miał miejsce 14. Nie, wagon miał miejsce 14. I nawet tutaj to mieszkanie jest pod numerem 14. Czy to tak specjalnie wybrałeś, czy to przypadek? Ja nie wierzę w takie przypadki. Nie no, oszalał, jacuzzi w pokoju, ale ekstra. O! Jezu, w życiu nie byłam w takim pokoju. Ale latarenka z Ikei musi być, nie ma co. Luksus luksusem, ale bez Ikei to nie byłoby to samo. Tu kanapa. No już po tej stronie trochę skromniej, nie oszukujmy się. Ale luksusy skończyły się w tamtej części. Co, to już narzekasz? Nie, nie narzekam, bardzo mi się podoba. Jest mikrofalóweczka, jest ekspresik. Jeszcze łazienkę zobaczmy. Łazienka, ważna rzecz. Kabina. Nie no, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. O, i jak w domu w ogóle kapelusik, nawet taki sam jak mój. No, identycznie. Ale tu w ogóle jaka komnata tajemnic, szok. No i mamy w ogóle śniadanie, voucher na śniadanie do restauracji. Mamy voucher na śniadanie, a gdzie, do jakiej restauracji? Właśnie, tak mówię, jakbym znała tutejsze restauracje. To pewnie będzie tylko kawa i... No dobra, nieważne. Mamy 2 telewizory, słuchaj, jakbyśmy się pokłócili, to ty masz jeden, ja mam drugi. To jest do wanny. No ja rozumiem, że tylko osoba w wannie może go oglądać. Jaki czat, jeszcze napis love tu jest. Amore, occhio, siamo a marzo. Cheese. Where are you from? Poland. No, another. Another. Oh, yeah. Fantastic. Boże, jaki szalony pan. Ale na żywo wygląda to o wiele lepiej niż w aparacie. To jest zapach kościołu? Wiesz? Kadzidło? O, magnesiki. Trzeba kupić do kolekcji. A jeszcze pójdziemy dalej, może coś innego jeszcze. Myślę, że to zapach kościoła, może to jakieś perfumy ktoś miał z kadzidłem. To stąd tak pachnie. Marka, którą kojarzę. Montal. Który wybieramy na wieczór? Rocznik 2022, wiesz? Już się chłodzi champagne w lodóweczce. Mój mężczyzna w końcu chce się pokazywać na YouTubie. Zobacz. Prawda? Nareszcie. Zobacz tutaj. W końcu, po tylu latach. To tu idziemy, czy gdzie? Nie, zobaczmy, co to jest za miejsce. Idziemy dzisiaj do jakiejś ekskluzywnej restauracji gwiazdkowej, która nazywa się jak?
wspaniale po włosku, ekstra. Nie ukrywam, że nie będę rozmawiał. Jak kupimy tam kolację, to nie będziemy jeść przez następny miesiąc. Miesiąc, nie? Przez następny miesiąc nie, jemy. Nie, no to mamy za zakupy na miesiąc, za te pieniądze. No, także ekstra. Przez miesiąc jemy chleb posmarowany nożem, ale idziemy do gwiazdkowej restauracji. Raz się żyje, prawda? Znaczy fajne miejsce to są. Przepięknie to wygląda. Zachód słońca. Najciekawsze jest to, że mamy wyjście do muzeum. Możesz powiedzieć, jakie to jest muzeum? Nie powiem, jakie to jest muzeum. Powiedz, jakie to jest muzeum. To mnie w ogóle zszokowało. Ja obstawiam, że to jest muzeum makaronu. Albo pizzy. Zgadłam? A co ostatnio powiedziałem? Na temat czego chciałbyś dowiedzieć się? Nie mówię, bo dobrze, zaczęłaś od jedzenia, tak? A czemu zaczęłaś od jedzenia? Bo zaczęłaś... No bo Włochy słyną z jedzenia, a poza tym... A, z wina. Brawo. Czyli to jest muzeum wina? Bo... Dobra, spoko. Ja za dużo o winie nie wiem, więc chętnie się dowiem. Boże, jakby mi tu teraz ten aparat wypadł, to chyba bym się zapłakała na śmierć. No ale te uliczki, Boże, jak pięknie. Ale tak właśnie zastanawiałam się, czy to w końcu będą Włochy, czy to będzie Barcelona, czy to będzie Lizbona. A jednak Włochy. Trochę egoistycznie to granie z mojej strony, no bo... Bo tu nie byłeś po prostu. Nie byłem, po prostu. A w Barcelonie byłeś. No, ja i tak się cieszę z każdego wyjazdu, więc i tak wszystko chcę zobaczyć, obojętnie w jakiej kolejności. Czy ja dobrze widzę, że tam jest jakaś restauracja? Może to jest ten nasz stolik, co? Nie? To nie to? Nie, to lipa. Zostałam na chwilę sama, ale nie długo, bo zaraz wychodzimy. Jest pierwszy dzień tak naprawdę naszego wyjazdu, a mam wrażenie, że już tyle rzeczy tu ponagrywałam, że w jednego vloga to ja się chyba nie zmieszczę i chyba będę musiała ten film podzielić na kilka części. Ale tyle się dzieje, jest tyle pięknych miejsc, które chciałabym tutaj ująć i pokazać i Wam, i też mieć dla siebie na pamiątkę, że no po prostu tak to wychodzi, że obawiam się, że nie starczy mi, słuchajcie, miejsca na karcie. Już nie mogę się doczekać, aż wejdę do tej wanny, ale jeszcze zanim do niej wejdę, to lecimy teraz na kolację. Podobno do jakiejś gwiazdkowej restauracji. Także zobaczymy, czy te dania będą wielkości, nie wiem, orzecha, czy może odrobinę większych. Jakoś nie sądzę, żebym się tam specjalnie najadła, ale może będę miło rozczarowana tym faktem, bo szczerze mówiąc już jestem trochę głodna. Trochę też chodzę do tyłu, bo spałam jakieś 2 godziny jedynie w samolocie i później jeszcze się na godzinkę zdrzemnęłam i to wszystko. I to przez 2 dni, także no ciężko, ciężko. Ale słuchajcie, jestem tak nakręcona tym wyjazdem. Ja uwielbiam podróże, uwielbiam zwiedzać, uwielbiam poznawać nowe miejsca i to mnie tak pozytywnie nakręciło, że nawet nie odczuwam jakoś specjalnie potrzeby snu, także no gdzieś tam już ten mój organizm pewnie to czuje, ale ja jakoś tak w środku nadal mam wrażenie, że mam mnóstwo energii. Sebastian skoczył właśnie po jakieś owoce chyba, po truskawki. Wspominał, że mamy tutaj szampana w lodówce, także będą też truskawki, także zapowiada się super wieczór. W ogóle cały ten wyjazd jest jedną wielką niespodzianką. Ja nie mam pojęcia, dokąd zmierzamy i wiem, że jutro też mamy gdzieś jechać, mamy się w ogóle gdzieś przemieszczać, mamy wynajęte auto i mimo tych wszystkich problemów, które dzisiaj mieliśmy, bo tak jak Wam wspominaliśmy, no mieliśmy mega stresa na lotnisku, nie chcieli nam wypożyczyć auta, bo okazało się, że nie mamy karty kredytowej, tylko debetową i tam jedno wielkie zamieszanie. No trochę to
potrwało, ale na szczęście mój mężczyzna ogarnął wszystko tak jak trzeba i mam to szczęście, że nie muszę się stresować takimi sytuacjami, bo wiem, że on takie sytuacje na pewno rozwiąże. W zasadzie jestem już gotowa do wyjścia, mam na sobie ten kombinezon z mojito, który miałam na weselu, pokazywałam Wam na filmie z przygotowania do ślubu, do wesela, nie mojego jakby co, tylko znajomych. No i do tego jeszcze ubieram płaszcz, botki i taka stylówka w zasadzie trochę na luzie, trochę elegancko, ale bez przesady, to jest ogólnie taki wyjazd dosyć na luzie i na sportowo. Okej, będę kończyć, bo zaraz lecimy. Się wzięło, kiedy to się pojawiło. A tu się okazuje, że jakiś obcy ktoś wszedł nam do pokoju i zrobił niespodziankę. Czy to właściciel tego apartamentu, czy skąd to się wzięło? To... Ja będę płakać zaraz. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, tak. Nie, no ja nie wierzę po prostu. Na pewno mnie nie wpuszczą z kwiatami do samolotu. Najpiękniejszy pierścień na świecie. Jezu, to ja mogłam iść na jakieś paznokcie ładniejsze, jakbym wiedziała. A nie tak sama, tylko pomalowałam. A zdjęcie tutaj ładne łóżka? No dobrze, już zaraz zrobię. No, światełko tu jeszcze zapalmy. OMG. No teraz to widać. No ja będę płakać zaraz. Czekaj, bo trzeba zdjęcia, jak się dopiero daje wodę i zapali świeczki. O, i szampan już tutaj. Nie, no naprawdę, ja już się tyle razy nastawiałam i już się tym razem już się nie nastawiałam. Jak nie? No nie nastawiałam się, no bo już nie chciałam się po prostu nastawiać. Ale coś tam miałaś z tym. No tak, no wiadomo, że chciałam, no oczywiście, że chciałam. No a jakbym mogła nie chcieć takiego karata nosić? No ale takiego czegoś się w życiu nie spodziewałam, że tak wszystko zorganizujesz, że wynajmiesz po prostu ludzi do tego, żeby ci pomogli, że cała restauracja będzie zaangażowana, tego to się w życiu nie spodziewałam. I nagle ta nasza piosenka jeszcze i to wszystko i to, że oni wszyscy wiedzieli. W ogóle wszyscy wiedzieli, tylko nie ja. No ale w sumie chyba o to chodzi.